Hej, 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 cześć i czołem to wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Felicjany, kolejny odcinek serii Gotika III. Obracamy się już w regionach blisko Xardasa, no i blisko byłego rozpruwacza, bo zaraz tu nas nie zaatakuje nic. Nie, może mogą nas wilki zaatakować, dobra, omińmy je. W takim razie mogą nas tutaj zaatakować wilki. Kurde, ile tu tych wilków? No ile tych wilków tutaj jeszcze? Gonią za mną? Gonią! A to ci wredne zwierzęta! Dobra, uciekamy stąd. Miałem tam na górę wejść, ale najpierw zwiejmy sobie przed tym sietem całym. Wow, łocieluju! No na takie fanfary to nie liczyłem. Dużo tych goblinów tutaj w tych regionach jest. A było tak fajnie. Mogłem sobie to przejść na godmodzie tutaj bez większych problemów. W sumie mogłem to zrobić przed odcinkiem, wyrzynać po prostu tutaj wszystko, ale chcę jak najmniej robić sam po prostu, nie? Chcę jak najwięcej z wami. W sumie mogłem jeszcze te bryłki rudy sobie zebrać. W końcu zbieram na tą zbroję. No ale jeszcze nie teraz widzę. Przyjdzie nam to wszystko zrobić. No gdzieś tam po drodze może jeszcze znajdę jakieś bryłki rudy. A za każdą po 4. Mam czyli 37 bodajże sztuk. Skoro mam 37 sztuk. Tu 40. 60, 15, 16 takich jeszcze potrzebuję żył, żeby w ogóle wykopać to i będzie spoko. Co za dużo zwierzyny, to niezdrowo w tych lasach. Najgorzej, że mnie zaskoczył ten strzał szamana. Nie wiedziałem nawet, że tutaj są te kurde gobliny. Ja uciekałem przed wilkami, żeby mnie nie zaatakowały. A tymczasem okazuje się, że to nawet te chore gobliny potrafią nieźle napsuć. A tutaj musimy się poruszać w tych regionach, bo tutaj będzie tak, wieża Xardasa. Tutaj będzie jakiś artefakt. Boski jakiś artefakt, boski artefakt jakiś, tylko nie pamiętam jaki, bo sprawdzałem w internecie tak mniej więcej, żeby kartografię tego Nordmaru całego i sprawdzałem co mniej więcej gdzie jest, nie? No i okazuje się, że właśnie jest jakiś artefakt jeszcze po drodze. Jest jeszcze jedna w ogóle jedna krypta, komnata. Jak to mówicie sobie nazywajcie, gdzie pewnie będzie znowu jakaś misja dla magów ognia. Tam ja chyba nie wyłapią, co? Teraz się mogę skradać przed. Dobra, uciekaj. Ha! Nichu jest! Nie traficie mnie. Szablozę? Szablozą? Szablozę? Gdzieś w tych regionach to musi być. Jest kolega rozpruwacz. Ile tu jeleni? Wilki. Kitramy się. Szablozę. O! Będzie w tą stronę gdzieś.
Tak, to będzie tutaj. O shit! O shit! Czemu ja nie zapisałem gry? Już doszedłem na taki fajny punkt. O, damned. Tam jest właśnie... ten nasz już... nasz cel upragniony. No, nie chcę tu to... czy to ma sens jakiś? No myślę, że nie. Myślę, że sens miałoby przedostanie się po prostu przez to wszystko, przez te ostępy dzikie. Jednak te gobliny mnie tutaj... doprowadzą do szału. No chyba, że na chwilę użyjemy tego godmoda, spróbujemy zabić te gobliny, żeby one mi nie przeszkadzały. Bo one są strasznie upierdliwe. I wtedy... wtedy go wyłączę po prostu, no bo... nie wiem, czy ja umiem wyłączać. A zobaczymy, jak to działa w ogóle. Albo od razu przeskoczymy sobie do... tego wilka białego. Znaczy, widzieliście już drogę do niego, nie? Spróbujmy tak wyminąć sobie troszkę poboczem, uboczem. Te wilki, myślę, będzie spoko, nie? Tylko do Xardasa. Tylko do Xardasa to też się cofniemy lekko kodem. Już, żeby... czy do Xardasa kodem? Do wilka cofniemy się kodem. On nas wtedy poprowadzi do Xardasa. On tam tą drogę nam poprowadzi. Ale do tego szarego, znaczy białego wilka, białego rozpruwacza chce się dostać już bez problemów żadnych. Dobra, to teraz tak. Szło tak? Tak jest. O, więc tutaj... a, zapomniałem, że tutaj... w taki sposób traci się też zdrowie. To trzeba robić ostrożnie wszystko. Mogę sobie normalnie grę zapisywać, bez problemu. A, nie tak. Tutaj, na tą górę gdzieś. Tutaj to chyba się do Xardasa dostanę przez przypadek. Patrzcie! Trochę żyłki rudy. Właściwie nie chciałem się dostawać w taki punkt, ale skoro już się znalazłem, a potrzebuję 100, to dawać. To już będzie 9 więcej, co nie? Mam już tego 50 w ogóle, no. Widzicie, chciałem też sprawdzić. Ale se zjechałem. Zapiszmy sobie. Sorry, że tak tutaj... prawda, nie chciałbym tego robić za często, ale... w tym przypadku akurat jest to tak drażniąca część... że... po prostu nie chcę tego robić inaczej. Jest, ominąłem ich. O nie, 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 nie. Jest chyba ten biały rozpruwacz tam. Chciałbym to najpierw sprawdzić, czy to jest biały rozpruwacz. Biały rozpruwacz. Zaciętą walkę będziemy oczywiście toczyli z nim. Chodź, 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 kolego. Fakt faktem, że to jest wilk, więc... dalej mnie to się nie uśmiecha walczyć z nim.
Czekaj, wilczku. Ja sobie jeszcze tylko się uleczę. Okej. Okay. W sumie to już możemy korzystać z tego, że już lekko szczytowałem, to już szczytowałem, no. Gdzie jest biały rozruch? Tutaj. Chociaż to już bym to normalnie skoczył, więc... aż tak mocno nie szukałem gry, to nie? A walka z białym rozpruwaczem na pewno nie skończyłaby się tak fajnie, jak być powinna. Zawsze, że on by się tam cofał do tych goblinów, a ja ich nie chcę tutaj rozwalać. Po prostu zbyt trudne dla mnie zadanie. Mogą się zacząć bawić tak jak w Karimie, były takie kiedyś nawet filmiki, że przez pół mapy strzałą można strzelić. Ale nie wiem, czy to by takie tutaj zadziałało. Żeby nie było. 300 doświadczenia tylko za niego było, ale wytrzymały skurczebyk był. Tak, to tutaj w tych regionach też znajduje się to, tu jest też droga. Na przykład mogę ominąć znowu te gobliny. Że jest taka możliwość. Bardzo chętnie z niej skorzystam. Zapiszmy sobie. To są nosorożce, co prawda, ale one chyba nie będą agresywne w stosunku do mnie, jeżeli ja do nich nie będę agresywny. Szablozęby. Tak jest, tu jest droga. Już nie by trzeba się udać. Teraz schodzimy w dół z kolei, nie? Wyrok Sardasa jest tu wysoko w górach. Gobliny? Znaczy te, orki. Ła! Tak się wytrwanie. Okej. Okay. Wow! Dobra, uciekamy przez szablozębę, nie musimy walczyć ze wszystkim, co tutaj się znajduje. No, jeszcze mag. Okej. Okay. Pełno tu goblin... No, ła! Kolego! Się bawić tak nie będziemy. No nie! Tylko nie mogę się dać teraz zestrafić. Za bardzo. Chodź, 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 chodź. Okej. No nie! Nie zapisałem! Ja pierdziu. Jakie to jest nieprzyjemne. Kij przeskakujemy ten kawał drogi, nie będziemy się bawić z tymi wrogami. Bo wiecie, bo dużą część odcinków ostatnich zajmuje mi po prostu wybijanie jakichś wrogów, a chciałbym jednak dojść do Xardasa, no już się potem nie martwię co pewne szczegóły. Tutaj to będzie jedyny odcinek, w którym będę używał tego udogodnienia, jakim jest przeskakiwanie po prostu z punktu do punktu, bo tak jest po prostu szybciej i wygodniej. A tych wrogów jest tu na tyle dużo, że chyba rozumiecie moje poczynania. Bo tutaj jakiś golem, tu zaraz jakiś szablozom, tutaj zaraz gobliny. Nie jest to przyjemne dla mnie. Ciągłe padanie i wczytywanie gry. No bo... Jak wy to widzicie, że ja ciągle padam, ciągle tylko
Wczytaj grę, wczytaj grę, wczytaj grę, wczytaj grę. No i no ja nie mam naprawdę kiedy się skupić na tym, żeby się podleczyć, cokolwiek. Muszę cały czas być czujny, uważać, czy gdzieś za rogu nie wyskakuje mi jakieś stworzenie. Ja tego nie lubię. To tak bezpiecznie w miarę. Oj. Na jakichś skałach się znalazłem. Haha. No. Tu są te gobliny. Wydymamy je. Okej. Ja muszę tak w miarę swobodnie spadać. No nie, jeszcze tych mi tylko tu brakowało. Dobra, wykiwałem mi te stworzenia, widzicie? Ooo! To bym już w ogóle uciekał tylko. Sorry, że ja tak skokowo. Chyba, że ona jest tutaj. Właśnie, ona jest tutaj. Żeby się tu dostać, ja tak sobie obczaję. Tylko jaką drogę muszę pokonać? Mogłem to zrobić przed odcinkiem. Sorry, ale teraz jest najlepszy moment. Czy jest jakaś inna droga, czy tylko ta, którą ja chciałem właśnie przejść? No patrzcie, były dwie. Są tu dwie drogi. Odtąd. Jest też droga odtąd. Nie, tu nie ma drogi. Jednak, dobra. Tu nie ma drogi. Jest tylko droga właśnie przez mękę, tak powiem. Może... O, tu jest cieniostwór. Dobra, już się, skoro tu jesteśmy, to jesteśmy. Zobaczycie mi to. Jeżeli nie, no to przyjmę chłostę. Jeśli będzie trzeba! Oh, damn it! Dobra, nie. Jednak do tej wieży Xardasa, jeżeli mamy się udać, udamy się do niej bez użycia kodów. Muszę się wrócić do... To wrócimy się tylko na kodach do wilka, który nam to umożliwi. Bo w sumie on nam, nas przeprowadzi przez drogę, jeszcze nam pomoże, w sensie w walce. Więc... Skorzystajmy z tego. Bo skoro nam tak utrudnili z jednej strony drogę, a z drugiej strony ułatwili, w sensie, że hello, w końcu no on wie, gdzie znajduje się wieża Xardasa, no to bierz i korzystaj. Bierz i korzystaj, stary, póki możesz. Tamtych gdzieś okolicach w sumie chyba to było. Dla mnie też jest chore zadanie, zabij jelenie na wyżynie. To co ja mam latać po całej wyżynie? Nie tylko wokół tego gościa, tylko gdzieś jeszcze w większej okolicy. I wyrżnąć wszystkie jelenie na terenie klanu wilka? No bo ja to tak odbieram. To skoro klan wilka, no to tutaj musicie... Muszę... zabić takie na wszystkie. Okej. Okay. Tamtą stronę w takim razie. Proszę panie szoferze. Nie widać tutaj nic takiej odległości niestety. Za duże zaśnieżenie. Stąpmy sobie na tą górę. Wow, my dopiero tu jesteśmy. LOL. Lel. Z kotami to nie chcę. O, chyba że... O, dobra. Już wiem mniej więcej, w których regionach jestem. Kojarzę. Jednak i tak użyję sobie... przyspieszacza.
skoro już go używałem kilka razy, jest i Hanfon. Szaroskóry, chcesz kawałek mięsa? Chcesz kawałek mięsa? Bardzo dobrze. Proszę. Proszę. Zabierz mnie do wieży Xardasa. Zabierz mnie do wieży Xardasa. Chodź. Chodź, stary. Podążaj za Szaroskórym do wieży Xardasa. Obawiam się, że jego nie będą atakowały pewne zwierzęta, a mnie może jednak to być zupełnie inna rozmowa. No dobra, no w każdym razie teraz już nie używam kodów. Wchodzę normalnie, tak jak cywilizowany człowiek do wieży Xardasa. Chyba, że on nas prowadzi tak, żeby nas nie atakowały te... No nie, no dobra, tutaj coś jest. A nie, zabity ten jest, okej. Okay. No kilka stworzeń mi się udało zabić po drodze, ale... Jeszcze nie mogę zabić też wszystkich, bo... Bo nie idzie. Patrzcie, on idzie jednak tą drogą, którą ja wcześniej szedłem. Ale jazda. No to nieźle, powiem wam. Ale to nie widziałem drogi dalszej. Ale właśnie, tutaj mogło być. Aaa, no dobra. Ja bym ślepy był. Jesus, czasami się zdarza. O, kotek. Pomóż mi zabić kotka. Oła. Dobrze, zabiliśmy kotka. Tu już teraz chyba będzie przez chwilę cisza i spokój. Przynajmniej przez chwilę. No wiecie, bo tam było od drugiej strony też wejście, ale... Chodź. Takiego zwierzaczka to bym mógł mieć. U swojego boku. No, troszeczkę oberwałeś. Czyli nie jesteś taki wcale... Nieśmiertelny, na jakiego... Za jakiego cię uważałem. Ej! Czekaj, ja się uleczę, bo oberwałem. Oczywiście musiałem oberwać, bo... Ja zbieram wszystkie cięgi. Czemu nigdy tej tarczy nie ma na sobie? Zawsze jak mam, to wczytuję save'a, nigdy nie ma tarczy ten założonej. Bardzo dziwne. Dzika jagoda. Te białe golemy to podejrzewam, że Xardas sobie przy... Znaczy białe. No, śniegowe golemy to podejrzewam, że Xardas przyzwał. Szaroskóry się skrada, czy co? Ogrzeliwa. Tu jest ten cieniostwór, z którym się tłukłem. Szaroskóry. Mamy... Spora do polowania. Łe, trochę go tam sieka. No stary. Nawet nie wiesz, jak mi pomagasz w tej chwili. O, nie chciałem w ciebie, stary. Sorry. Okej, okay, dzięki. Mam kolejny róg cieniostwora. O! Ziołomany. Czemu tu czegoś nie zostawił? Truposzy, strzała tylko jedna, której nie trafiłem oczywiście w niego. Chodź. To już mnie doprowadziłeś na miejsce, czy nie? Jeszcze nie, nie? Bo tam kawałek drogi jeszcze był na górę. Z tego, co zobaczyłem. Teraz, jeżeli byście chcieli sobie użyć czasami takiego narzędzia,
żeby sobie sprawdzić drogę nawet, to proponuję Ctrl H, tylko niestety, no tutaj widoczność chyba mam za sobą ustawioną w tej chwili, ale dla mnie to akurat aż takie znaczące nie jest. Golema tego na dole słyszę. A nie, nie na dole, tu jest. A, ucieka. Te serca golema są dosyć drogie, dlatego warto polować sobie na te golemy. O, już mamy chyba nawet podświetlenie tej wieży. Czy jakiś tutaj... No właśnie, kolumna. A nie, tu jeszcze... A nie, no. Dobra, dzięki, stary. No, chyba jesteśmy na miejscu. Zdolności myśliwskie plus jeden. Wracaj. Dzięki ci, stary. Doprowadziłeś mnie do... Ożywieńczy sługa. Witam. Jesteś nareszcie. Xardas. Przez cały czas mojej podróży mieszasz się do wojny. Czemu nie powiesz, o co chodzi? No dobrze. Od dawna pracuję nad realizacją pewnego planu. Od czasu, gdy byliśmy uwięzieni za tamtą barierą. Gdy przemówił do mnie Beliar, jakże wielkim sukcesem byłoby dla niego, gdybym stanął po jego stronie. Niegdyś najwspanialszy spośród magów ognia. Teraz sługa mrocznego boga. Udałem, że przyjmuję jego ofertę. Zesłaną mi przez Beliara wiedzę wykorzystałem jednak przeciwko niemu. Przygotowałem wszystko dla ciebie. To jednak długa opowieść. Gdy już dowiesz się o wszystkim, zrozumiesz, czemu tak trudno było mi podjąć decyzję bez ciebie. Mówisz o wyborze między Inosem a Beliarem. Mówisz o wyborze między Inosem a Beliarem. Wydaje mi się, że to jedyne możliwe opcje. A może istnieje jeszcze inna? Adanos. Trzecia droga. Aby z niej skorzystać, musisz przynieść mi artefakty Adanosa. Gdzie mam ich szukać? Wiem, gdzie jest jeden. Szukać tych artefaktów. Szukają ich już orkowie. Sprzymierzyłem się z nimi. Wszystko, co znajdą, jest dostarczane do Geldern i tam przechowywane. Tamtejsi szamani badają każdą magię. Dawno temu opracowali plan. Pomów z nimi i zdobądź wszystkie posiadane przez nich informacje. Coś w nich takiego specjalnego? Coś w nich takiego specjalnego? Jest ich pięć. Pięć boskich artefaktów. Ich właścicielami byli pradawni. Zginęli. Mam jednak pewność, że artefakty wciąż istnieją. Każdy z nich daje swojemu właścicielowi wielką moc. Jednak wszystkie razem. Tak. Pomówimy o tym, gdy już je odnajdziesz. Mhm. Okej, Xardi. Ja tu chyba cię objumam od razu. Tam na dole chyba widziałem teleport do twojej wieży nawet. Pulpit. Tu jest napisane coś o alchemii. Plus 5. Nie masz nic przeciwko, no to spoko. Bryłka złota. Złoto chyba jakieś? Mnóstwo złota. Nie, tu jest twój teleport, właśnie. Mnóstwo złota, dzięki. Tobie to nie będzie i tak przydatne przecież. Nie. Teraz by trzeba było zejść na to, co? Telekineza. Przywołanie golema. A nie byłoby takie głupie. Otwieranie zamków. O, ty tu masz sporo tych papirusów, które dla mnie są dosyć przydatne. Dla ciebie może mniej. Dla ciebie może mniej. Boski artefakt number uno. Możemy szybciej odnaleźć. Numero uno in italiano. Tylko tu trzeba zejść niżej. Przynajmniej spróbować coś pokombinować.
tak spróbujemy zejść sobie tędy, żeby powymijać trochę stworzeń. Dobra. Tu trochę nam fizyka sama pozwala oszukiwać. Jesteśmy już na dole. Koło wilczków. One się znajdują. Tutaj w tym miejscu się mniej więcej znajduje owy artefakt. Żyła. Skopię stąd? Dobrze jest. Okej, okay, 4 rudy, więcej dla mnie. Myślę, że ruda, która znajduje się jeszcze w kopalni, będzie wystarczająca dla mnie. Nie, nie, nie. No, żelaza. Aż tak mi nie zależy na tej rudzie. Czy on ją kopie drugą stroną? Tą tępą bardziej. Albo mi się wydaje. Dobra, teraz zawsze mogę załatwić. O nie! O nie! To jest ta droga 7. Na szczęście zapisałem idealnie przed swoją śmiercią. Nie, dobra, omijmy te gobliny, nie będziemy się z nimi bawić. Mam i tak już poziom w miarę taki jako taki. Drobnik też taki średni, a męczyć się z nimi. Bez sensu jest po prostu. Przydałby się znowu ten wilczek. On by tutaj pozbierał trochę na siebie tych obrażeń. I byłoby wszystko okej, gdyby nie to, że ten cwaniak właśnie sobie poszedł. On w końcu swoje zadanie wypełnił. Ale mimo wszystko brakuje mi go teraz. Przydałby się. Oni są tutaj. Dobra. Szybka ucieczka. No trafił mnie i tak. No jak? No jak on mnie trafia? On nie miał prawa mnie trafić. Właśnie ja specjalnie uciekałem przed nim, żeby on mnie nie trafił. O, i tak mnie trafił. To nie było fair. Ta magia była zbyt precyzyjna. Chciałem uczciwie uciec. A oni mnie tutaj w taki sposób zarymbali. No to jednak chyba trzeba ich zabić, bo... No, nie ma innej drogi.